no mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we could fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas. Never stop competing. If you break the glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the gas, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grief and put your foot on the gas. No, never stop competing. I odbiera tych, a ci hajlują SS, a Poroszenko kiwa głową, a ten mu miliard. Ludzie, obudźcie się! Obudźcie się! Obudźcie się! Obudźcie się! Dzień dobry, mamy wtorek 14, 15. Nie. Mamy wtorek 13 grudnia. Boże, tutaj mnie kalendarz zmylił. Wyskoczył mi na 14 listopada. Już się w ogóle pogubiłem. Witam moich dwóch kciukowych oprawców. Siema Marecki, siema Pietia. Jest z nami skandalista. Siemanko wszystkim. Witam z samego rana. Ja jeszcze lekko zakręcony. Okej, okay, już kalendarz poprawiony i możemy jechać z tym koksem. Siema Spok, witam. Siema w piątek. Skoro mamy 13 grudnia, to zostało całe 11 dni do Wigilii, a dzisiaj miny obchodzą Otylia, Antioch, Albert, Auxencja, Auxencjusz, Auxenty, Edburga, Jodok, Orestes, Róża, Samboja, Walenty, Walentyn. Przysłowia, kiedy na świętą Łucję mróz, to smaruj wóz. Święta Łucja głosi, jak pogodę styczeń przynosi. Po świętej Łucji pogoda, na koniec grudnia śnieg poda. Nietypowe święta, dzień księgarza. Ciekawe, czy wśród nas są jacyś księgarze. Dzień pamięci ofiar stanu wojennego. No i Światowy Dzień Skrzypiec. No to dzisiaj kto potrafi, to może sobie zagrać jakąś melodyjkę na skrzypcach. Cytat na dziś, który wam wybrałem. Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki. Także tutaj dosyć ostatnio mocno się to do mnie stosuje pod względem ćwiczenia. Także udaje się 2 tygodnie, trzeci tydzień leci, także jak to mówią, lecimy z tym koksem. Witaj Moniczko, witam trzeciego kciukowego oprawca, w zasadzie kciukową oprawczyni. Minus 9 stopni, to tutaj u mnie w Trójmieście tyle nie ma, wczoraj w nocy było minus 1, zanim się położyłem spać. Natomiast rano trzeba było odpalić ogrzewanie,
bo było dosyć zimno. Zaraz zobaczymy sobie, co tutaj się dzieje z naszymi coinami. Jak widzicie, Bitcoin ponad 1% do góry, natomiast BNB nam ostro leci w dół. I teraz tak, Toncoin cały czas się wznosi, oprócz ostatniej godziny, kiedy tutaj zaszła korekta. GMX 8%, Bitcoin SV też sporo poszło do góry. A co to, co tutaj nam leci oprócz BNB, że BNB na drugiej pozycji, Trust Wallet, Whitebit Token, czyli powiedzmy dwa coiny powiązane z Binance'em, a też PancakeSwap. Być może coś na Binance się dzieje, albo pokłosie tego raportu, czyli red flagi, albo coś nowego. Tak jak wczoraj i chyba w niedzielę czytałem, mieliście te wzrosty na Osmosis, na Golemie, na kilku innych. No i Binance też to zauważył i do końca nie wiedzą, o co chodzi. Być może ktoś rynkiem manipuluje. Dzisiaj porozmawiamy, co się może wydarzyć. W zasadzie jutro jeden z ważniejszych dni. Mamy takie, pobawimy się w wróżbitę Janusza i spróbujemy sobie przewidzieć. Tym bardziej, że możecie wykonać, kto jeszcze się nie bawił na dźwigni, na Bybicie. No to jest specjalny tutaj bonus od Krypto Ekipy, to na końcu pokażemy, bo to razem z Launchpadem można sobie fajnie powiązać. Ale można rzeczywiście zagrać tego trade'a, tylko trzeba przewidzieć, w którą stronę mniej więcej pójdzie. Macie 50%, bo albo pójdzie w dół wykres, albo do góry. W zasadzie 100%, że wykres pójdzie w prawą stronę. Także dzisiaj spróbujemy zobaczyć określane tutaj na Cointelegraph największy tydzień w roku, 5 rzeczy. Dodatkowo porozmawiamy sobie o grze CryoWar i Crypto Mayhem, ponieważ wczoraj CryoWar zostały włączone testy, a Crypto Mayhem w dniu dzisiejszym. No i dalej nawiążemy do blockchaina Oasis, gamingowego blockchaina, no bo tam to się dopiero wszystko rozkręca. Sprawdzimy sobie też, jaka cena tokena po pierwszym dniu listingu. No i jak widzicie, macie informację, że największy tydzień w roku, 5 rzeczy, które warto wiedzieć o Bitcoinie, które na ten tydzień są zapowiadane, czyli najważniejszy to jest ten raport CPI, główny punkt taki, co może wpłynąć na Bitcoina. On się ma ukazać 13 grudnia, jest to raport za listopad. Ma dodatkowe znaczenie na rynku na 2 tygodnie do końca roku, szanse na ryzykowne aktywa, czyli ten raj świętego Mikołaja, o którym CryptoKeks zapowiadał, wiszą teraz na włosku. No i jakie jest tutaj nastawienie? Wczoraj rozmawialiśmy o tym, niektórzy przewidują, że okaże się, że ta inflacja nie spada, tak jak rząd Stanów czy tutaj Fed by chciał, i no zmierzali do 2% i się, no raczej tych 2% chyba do końca roku nie osiągną, raczej wątpię w to. No i będą na podwyżki stóp procentowych, wszyscy się nastawiają, ale zobaczymy, jak mocne one będą. W środę dodatkowo będzie przemówienie Powella, które też może pokazać, w jakim kierunku Fed będzie zmierzał. No i co tutaj? Wtorkowy CPI po raz kolejny będzie najważniejszą publikacją w zasadzie dzisiaj. O, widzicie, jaki jestem zakręcony. Czyli dzisiejsze CPI będzie najważniejszą publikacją CPI w historii. Tym razem dlatego, że rynek przygotował go na swój epicki dwumiesięczny Right Short Squeeze. Tymczasem firma handlowa QCP Capital napisała w aktualizacji rynkowej wyższy niż oczekiwano CPI i bardziej jastrzębi Fed mogą potencjalnie unieważnić ten rajd, jak widzieliśmy w kwietniu i sierpniu. Z drugiej strony kolejny wydruk dezinflacyjny może sprawić, że wielu będzie gonić za kontynuacją rajdu do końca roku, czyli w zależności od tego, co nam tutaj pokażą.
Dodatkowo cena spot BTC czeka na akcję, czyli tutaj macie pokazany wykres, no i tak naprawdę za dużo się nie dzieje, albo idzie lekko do góry, albo lekko idzie w dół, nie ma jakichś większych akcji tutaj na rynku, czyli no wszyscy chyba czekają, co się jeszcze wydarzy. Dolar amerykański ponownie zyskuje na sile. W międzyczasie ostro przewidujący zmiany trendu dla dolara amerykańskiego trader Bloons ostrzegł, że Bitcoin może jeszcze przynieść niedźwiedzi koniec. Indeks dolara amerykańskiego DXY znajduje się pod presją od tygodni, zaczął zamykać wyższe dołki. W dziennych przedziałach czasowych potencjalnie ustanowiłem siłę dolara na odbicie. Czyli jak dolar uzyskuje siłę, no to to jest zależne w zasadzie, że wtedy odbija się to negatywnie na Bitcoinie, jeżeli tak szybko wytłumaczyć, o co w tym chodzi. No i tutaj macie te prognozy, nadchodzi matka wszystkich decyzji, spodziewajcie się ogromnej zmienności w przyszłym tygodniu. Nadchodzący ruch DXY zdecyduje o losie kryptowalut i giełdy. Macie też wskaźnik szoku podażowego blisko 10-letniego maksimum. Z kulisami Bitcoina dostarcza subtelnych wskazówek, że wszystko może nie być takie złe, jeśli chodzi o ogólną siłę sieci. Zgodnie z miernikiem Illiquid Supply Shock Ratio istnieje większe prawdopodobieństwo dużego wzrostu cen BTC wywołanego podażą niż w jakimkolwiek momencie w ciągu prawie dekady. ISR stworzony przez statystyki Willego Wu i badacze kryptowalut Williana Clemente próbuje modelować prawdopodobieństwa powstania szoku podażowego. Mówiąc najprościej, ocenia jaka część podaży jest dostępna w porównaniu z obecnym popytem, a biorąc pod uwagę utrzymujący się trend przenoszenia BTC do chłodni, sygnał jest jasny. Według stanu osiągnął poziom 3,537, czy nie wiem, czy 3537, najwyższy od sierpnia 2014 roku. No i kolejny tutaj hejs mówi, że sprzedaż tutaj minerów Bitcoina dobiegła końca. Ostateczna srebrna podszewka na przyszłość pochodzi z badań nad wydobyciem Bitcoinu przeprowadzonych przez byłego dyrektora generalnego BitMEX Artura Hejsa. W swoim najnowszym poście na blogu 9 grudnia, dobrze znany jako komentator branżowy, odrzucił wszechobecną narrację dotyczącą finansowej kondycji górników i jej wpływu na rynku. I tak, nie ma powodu, dla którego miałbyś się wstrzymać, gdybyś pilnie potrzebował fiat, aby kontynuować działalność, biorąc pod uwagę, że prawie każdy większy cel albo zaprzestał wycofywania, wskazując w najlepszym przypadku na niewypłacalność, albo zbankrutował i nie ma już pożyczek dla górników ani zabezpieczeń do likwidacji. Też macie tutaj informacje odnośnie Glassnode, pokazują, że 30-dniowa zmiana podaży posiadanej przez górników, choć wciąż maleje, spada z ostatnich szczytów, potwierdzając tą teorię, że sprzedaż spada, czyli górnicy coraz mniej sprzedają Bitcoina. Obawy, że zagrożeni górnicy Bitcoinów wywierają presję na sprzedaż, są wysadzone w powietrze w takim wypadku. Także zobaczymy, jak to wszystko się będzie miało i te 5 różnych akcji, jak zestawimy ze sobą, powinno nam dać wynik przepowiedni. Witam Mariano Italiano, minus 15. O, jak ładnie. Okej, okay, teraz 2 newsy odnośnie sandboxa i to takie krótsze newsy zrobimy, bez tutaj rozwijania się. Altava współpracuje z Sandbox, aby tworzyć gry golfowe w Metaverse. Także to będą oparte na NFT i tutaj nowa aktywność Metaverse będzie honorowana niedawno odnoszący sukces pop-up store Altava w Seulu. W sklepie dostępna jest linia Bored Ape Golf Club. Także tutaj widzicie, grupa Altava będzie rozszerzać sobie o projekt metaversowy Sandbox
I dodatkowo jeszcze w sandboxie kolejne tutaj rzeczy są ogłaszane. Game Jam Warner Music Group. Game Jam organizowany we współpracy z Warner Music Group. Ostatnio mówiliśmy tutaj o Warner Music Group, które wspólnie z Polygonem tworzy taką platformę. Rzuca wyzwanie zainteresowanym uczestnikom, aby stworzyli grę, w której głównym tematem jest muzyka. Pula nagród o wysokości 30 tysięcy dolarów sand jest do zagarnięcia dla 10 najlepszych zgłoszeń, a zgłoszenia zamknięte zostaną do 2 stycznia do godziny 16 naszego czasu. Także jeżeli ktoś tutaj potrafi tworzyć gry w sandboxie, no to może postarać się o zdobycie nagród. Pierwsza nagroda 12 tysięcy w sandach, druga 7 tysięcy w sandach, trzecie miejsce 4 tysiące w sandach, pozostałe miejsca po tysiaku. No i punktowanie w 100-punktowej skali, ogólny pomysł, projekt, poziom gry, kreatywność, grywalność, dodatkowe punkty, tak zwany wow factor, czyli jak zobaczę i zrobię wow, to wtedy dostajecie dodatkowe punkty. Okej, bardzo ważna rzecz. Ja już wczoraj testowałem sobie wieczorem. Trzeba było się po pierwsze 2 albo 3 razy, przypominałem, żeby zarejestrować się do CryoWare i wtedy można było sobie wczoraj pobrać ich grę. I powiem szczerze, jedną akcję wykonałem, jeden raz zagrałem, całkiem przyjemnie się gra. Można grać na Androidzie i od razu podkreślają, że od razu udostępnili na iOSie. Bardzo przyjemna grafika, bardzo przyjemnie. Na razie nic mi się nie zlagowało, natomiast ja pograłem z jakieś, nie wiem, może 2-3 minuty i za bardzo nie miałem okazji się skupić na tym graniu. Także tutaj macie cały poradnik. Jeżeli się zarejestrowaliście, to macie poradnik, jak pobrać sobie tą grę na Androida. Tam wyrażacie, że chcecie być testerami tej gry i pobieracie sobie na telefon tą grę, odpalacie i śmigacie. Podobnie jest z informacją tutaj na iOS-a, także osoby, które posiadają iPhone'a, bez przeszkód mogą sobie popykać w CryoWare'a. Przypominam, że na przyszły rok zapowiadany jest pierwszy turniej, także warto potrenować, bo tutaj ten turniej ma być mocno opłacany. No to jak mówię, jeżeli chodzi o same postacie, to też bardzo fajnie to wszystko wygląda. Najlepiej, jeżeli byście mieli możliwości. Ja na pewno tutaj, jak troszeczkę więcej pogram, to przedstawię wam grę, jak całościowo wygląda. Można powiedzieć, że mamy już pierwszą grę, taką mocniejszą, jeżeli chodzi o dowiezienie na Solanie. Przypominam, że ten projekt, tym, którzy mieli okazję z różnych launchpadów pobrać, dostać się na Private'a, dał całkiem nieźle zarobić i zaraz zobaczymy, jak tutaj ten token CIWAR, czy coś się ruszyło. Odnośnie gry, ja sobie wrzuciłem na bardzo długi staking, w zasadzie zapomniałem o tych tokenach. No nie mamy żadnego ruchu odnośnie, tutaj rekordowo był po 6 dolarów, także na naprawdę kosmiczne kwoty zostały wykręcone, że warto się przyjrzeć. Siemano Roberto, bądź orno. Okej, ważna rzecz, dzisiaj mamy już kolejny mecz, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, no i stoimy przed decyzją, jakich zawodników wybrać. Jeżeli macie kolejny dylemat, jakich zawodników, w jaki sposób podejść i jakoś słabo wam poszło w tej klasyfikacji, to w mojej opinii najlepszą odpowiedzią jest tutaj mój film, w którym pokazuję, jakich ja dobieram zawodników i w jaki sposób podchodzę. Tutaj macie topową dziesiątkę zawodników, którzy
najlepiej punktują. I na pierwszy rzut oka to mógłbym wam powiedzieć, że z tej dziesiątki na pewno dwóch graczy idealnie się nadaje, żeby sobie dobrać do składu, ponieważ pomogą wam na przyszłość. Jeżeli na przykład w Sorare dopiero zaczęliście grać i dołączyliście do naszej prywatnej ligi, no to będę dzisiaj postaram się wam już wpisać, o jakie karty walczymy i jakie nagrody. Wczoraj na kryptofutbolu już troszeczkę tajemnicy zdradziłem, więc kto nie oglądał, to można sobie odwinąć. Natomiast tutaj warto spojrzeć na całościowo, tak? Jeżeli w przyszłości chcecie tymi bezpłatnymi kartami grać i spróbować coś uzyskać, to warto mieć odpowiednie podejście do tego. Gratuluję, Moniko, gratuluję, super, świetnie, że się udało trafić do playoffów. Mam nadzieję, że w playoffach również powalczysz o wejście już do ścisłej czołówki i tam już dalej, jak przejdziesz po prostu siłą rozpędu. Okej, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o Sorare, to rywalizujemy z drużyną, którą same Sorare układa i za to też gdzieś tam są nagrody. Jak widzicie, oni sobie wrzucili dwie mocne gwiazdy, czyli Messi i Mbappé, i jeżeli chodzi o obronę, to Tchouaméni i Upamecano, a na bramce Emiliano Martinez, czyli obstawiają finał Francja-Argentyna. Przypominam, że do dzisiaj też Real Fivra układamy. I jeżeli chodzi o Sorare, to ważna rzecz, bo dokonujemy ostatniego poboru zawodników, także rozważnie wykonajcie ten dobór tych zawodników, no bo już potem na finał i na mecz o trzecie miejsce już nic tam nie będziemy zmieniać. Z tych zawodników, których macie, będziecie musieli rozsądnie zarządzać. Bardzo ważna rzecz tutaj, jeżeli chodzi o Crypto Mayhem, w fajnym kierunku to wszystko idzie. Jak widzicie, partnerstwo z Playnity, czyli z gildią, polską gildią. No i dodatkowo też partnerstwo Zar Gaming Guild, czyli kolejna gildia. W tym wypadku też ma takie zaplecze dosyć fajne, bo gdzieś tam 1000 obserwujących. Jestem ciekawy, jak duża to gildia, ale każda gildia w grze jest ważna. Im więcej tych gildii, tym jest szansa, że produkt będzie bardziej rozpoznawalny. No i oczywiście w dniu dzisiejszym będziemy mogli już testować, ci, którzy posiadają tokeny Adria albo wygrali z różnych giveawayów, to będą mogli się zalogować i sobie pograć. Ewentualnie możecie tutaj cały czas zakupić tokeny Adria i trafić jako przyszli testerzy do gry. Ja zapraszam w piątek, jeszcze w 100% potwierdzę tutaj z Andrzejem, ale prawdopodobnie Andrzej pojawi się tutaj na naszym twitchowym wieczorze z Wampirem. Troszeczkę porozmawiamy o projekcie, no i też pokażemy, jak on wygląda, czyli tutaj sobie popykamy, delikatnie mówiąc, w gierkę. Tak jak wam obiecałem, dzisiaj troszeczkę też o tym blockchainie Oasis. I sprawdzimy najpierw, jak się to token trzyma nam po listingu. Pamiętajcie, Oasis Network to nie jest ten projekt, to jest Oasis. W zasadzie Oasis Gaming. No i tutaj macie, był listowany chyba po 1 cencie. Po tyle chyba można było na Prywacie też zakupić. Macie 5 centów. Strzał był dużo, dużo wyższy. Chyba maksimum prawie gdzieś tam tutaj jest 7. Mi się wydawało, że nawet na Bybicie widziałem około 10 centów. Natomiast pewnie te szczyty nigdy nie są osiągalne. No i co? Macie od razu prowadzony staking. Bardzo ważna rzecz, to warto sobie przejrzeć. Tutaj zostawiam wam, a w zasadzie zostawię wam tego tweeta do poczytania, bo to trzeba sobie rozważyć, jeżeli chcecie inwestować w ten token.
Ja na razie jeszcze wyczekuję, chcę zobaczyć, czy te spadki, jeżeli pojawią się na rynku, czy się odbiją na tokenie. I zobaczymy, czy rzeczywiście w dół cały wykres pójdzie, bo na razie wszyscy straszą. Z drugiej strony pamiętajcie, jak wszyscy straszą, to zazwyczaj kończy się tak, że wykres idzie w przeciwnym kierunku. No i ważna rzecz. Tutaj macie, już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o staking. Wyróżnionych macie top 3 walidatorów i no nie od parady, oni znajdują się w top trójce. Warto też zwracać się na specjalne kampanie. I MCH nie od parady jest tutaj największym walidatorem z uwagi na to, że robią specjalną kampanię. I tutaj macie rozpisane w tej specjalnej kampanii dodatkowe nagrody. Own to earn, czyli dodatkowe nagrody odnośnie tokena OAS, Verse Voting Power, też tutaj dodatkowo token NFT. Tutaj macie też powiązane z Oasis X, czyli z takimi specjalnymi NFT-kami, więc to jest wszystko do rozważenia. Musicie popatrzeć, gdzie najlepiej będzie u kogo wrzucić, jeżeli już zakupicie te tokeny. Samemu musicie rozważyć. No, jak widzicie, walidatorzy są dosyć poważni, bo jest i Vemix, jest Ubisoft, jest i Yield Guild Games. Także no, dosyć poważni gracze. Jest Sega, Bandai Namco, 21 walidatorów, tak jak obiecali. No i to dopiero ma się wszystko rozwijać. Apy macie 10%, także to samemu musicie zdecydować. Ja tak jak mówię, na razie nie zakupiłem tokena, jeszcze czekam, przyglądam się temu, jak to będzie wszystko wyglądało i dopiero po jakimś czasie zadecyduję. Oczywiście od razu został odpalony seller Seabridge, także tutaj można bridge'ować z USDT na USDC, z Raise na MHC, czyli My Crypto Heroes, i TCGC na TCG Verse. Tutaj macie szczegółowe informacje, jak wygląda ten bridge z Celera na Oasis, gdyby ktoś takiego potrzebował. I bardzo ważna rzecz, ponieważ mamy nowy, zapowiedziany już nowy launchpad na Bybicie, można już przygotować kasę albo swoje bite i dokładnie za 15,5 godziny będzie robiony snapshot. Czyli snapshot trwa tutaj 5 dni. Taki mamy 5-dniowy snapshot i w zależności czym tutaj będziecie chcieli zagrać, no to musicie przez ten czas utrzymywać. Czyli albo $100 trzymać na koncie, żeby wejść do loterii, albo minimum 50 bitów. Dodatkowo, ponieważ to jest do projektu tutaj gamingowego, to jak widzieliście wczoraj, podałem Wam informację, że wraz z tym projektem gamingowym jest giveaway od Bybita. To też warto zobaczyć, warto też spojrzeć tutaj na Twitterze kryptoekipy, bo też mieliśmy to podawane. Ale kolejna ważna rzecz, to też mamy na stronie kryptoekipy, to związane z tym zabawa, czyli przede wszystkim dodatkowe bonusy, gdzie można sobie się ustawić już też pod launchpad, tak? Trzymając $100, jeżeli jesteście tutaj nie tylko nowymi osobami, ale też osobami, które rejestrowały się z Reflinku kryptoekipy, to wpłacając $100 teraz na konto spot, możecie otrzymać 30 bitów. Czyli już prawie jesteście blisko minimum do takiego launchpada, albo weźmiecie sobie udział w loterii. Dodatkowo macie tutaj informacje odnośnie giveawayów, gdzie można tutaj dostać dodatkową kasę. No i to, co wczoraj pokazywałem,
Czyli za free można sobie zagrać na futuresach. Przewidzieć albo w jedną, albo w drugą stronę. Jak wygracie kasę, to jest wasza. Jak się nie uda, to nic nie tracicie. Bybit to pokrywa. Także warto się zapoznać z tymi dodatkowymi bonusami. No bo cała pula to jest około 1500 dolarów do wygrania. No i też tutaj część tych nagród jest dla osób, które jak najszybciej wykonają te zadania. Także na pewno futuresy są tutaj dla wszystkich, z tego co widzę. Natomiast na przykład tutaj z depozytem, no to pierwsze 100 osób, także warto się pośpieszyć i warto sobie tutaj pozyskać tą dodatkową kasiorkę. I jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ zawsze wam przedstawiam jakieś konkursy, to tym razem konkurs świąteczny. Warto tutaj wskoczyć sobie, zaraz zobaczymy, to jest na naszym Twitterze Kryptoekipę. Także macie od kryptosklepu konkurs, gdzie piszecie, co byście chcieli dostać od Mikołaja. Natomiast tutaj macie konkurs od Kryptoekipy świąteczny z nagrodami. Także dosyć fajne, ciekawe, proste zadania. Natomiast do wygrania dwa razy kalendarz Kryptoekipy, książka Standard Bitcoina, Crypto Planner, koszulka BTC Summer i dwa razy kubek Kryptoekipy, czyli nasze tutaj gadżety. Zadania proste. No i trzeba pamiętać, żeby napisać w komentarzach, jak wyobrażacie sobie idealne święta. O tym nie zapominajcie i nie zapominajcie, żeby tutaj również posubskrybować i poobserwować odpowiednie profile również na Instagramie. Okej, jeżeli chodzi, to już zbliżamy się do końca i przeglądamy, co dzisiaj mamy odnośnie do motywatorów. O, widzę, że jest Czejot z nami, siemanko, siemanko. No i macie znakomitą zabawę podczas meczu hokeja w USA, także tutaj porównywanie do różnych, czy to Świętego Mikołaja, czy do różnych takich postaci chyba związanych ze świętami. Także ludzie mieli spory dystans do siebie. Papa Elf, zaraz zobaczymy, kogo tutaj dobiorą do Papy Elfa. Nawet niektórzy w ogóle nie zajarzyli, że są przedstawiani. Ryan Gosling, o, to będzie ciekawe, kogo przyporządkują. Oj, patrzcie, i nawet całkiem spoko dobrali. Jestem ciekawy, czy ktoś to na bieżąco nie wrzucał i nie porównywał. Ale trzeba naprawdę przyznać, że tutaj bardzo, bardzo fajny pomysł. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajcie, że dzisiaj 41. rocznica prowadzenia stanu wojennego. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku prowadzono stan wojenny. Władza Polski przejęła junta wojskowa pod przywództwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Drastycznie ograniczyła życie codzienne Polaków celem przeciwdziałania opozycji politycznej, w szczególności ruchu Solidarność. Tysiące działaczy opozycji zostało uwięzionych bez postawienia zarzutów, a wielu Polaków straciło życie. Także na koniec troszeczkę taki smutny akcent, ale trzeba pamiętać o naszej historii, o tym, co się wydarzyło. Dzięki temu, że znamy historię, możemy w przyszłości uniknąć takich niedobrych rzeczy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to by było na wszystko. Wczoraj się nie pojawiły te skrótowe newsy, z uwagi, że zapomniałem włączyć nagrywanie, a z YouTube'a nie chciało mi pobrać live'ów. Nie wiem, czy to YouTube tak ogranicza, żeby pobierać live'y. Natomiast w dniu dzisiejszym już włączone zostało nagrywanie, także poprzycinamy i wtedy tutaj pojawi się już bez takich rzeczy około same suche newsy.
No i dzisiaj kończę, więc na czwartek, chyba na czwartek albo na piątek pojawi się Sourare NBA, także oczekujcie tego, skończył się Mistrzostwo Świata, trzeba coś grać i wydaje mi się Sourare NBA też jest takim fajnym prognostykiem na pozyskiwanie dodatkowych NFT-ków od Sourare albo fajnej zabawy i wejścia jeszcze raz w świat koszykarski. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to by było na tyle. Życzę miłego dzionka. Zachęcam do zostawiania łapek w górę. Pamiętajcie, kciukowi oprawcy śledzą Was i patrzą, czy zostawiacie kciuka w górę. Zostawcie komentarz, bardzo miło się czyta jakiekolwiek komentarze. A jak nie macie pomysłu, to hashtag RCE Games, nic to Was nie kosztuje, a zawsze troszeczkę to pomaga w uzyskiwaniu zasięgów. No i nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. Z mojej strony to tyle, trzeba troszeczkę potestować nowe gierki. Trzymajcie się, na razie, hejo.